Zdarza nam się operować także osoby z naszej branży. Dzisiejszą naszą pacjentką jest fizjoterapeutka, która doznała urazu skrętnego kolana i zerwała więzadło krzyżowe przednie. Przystępując do planowania i operacji tego typu, zawsze musimy wziąć pod uwagę towarzyszące uszkodzenia w kolanie, a szczególnie uszkodzenia łąkotek. W tym przypadku zerwaniu więzadła towarzyszyło uszkodzenie łąkotki przyśrodkowej, w jej części tylnej, która nazywa się ramp lesion. Tego typu uszkodzenie, jeżeli się przegapi, ono nie jest łatwo widoczne w trakcie samej artroskopii, może prowadzić do wtórnej niestabilności kolana, wtórnego zniszczenia łąkotki i w rezultacie niepowodzenia leczenia operacyjnego. Także tutaj u naszej pacjentki dzisiaj udało się zidentyfikować to uszkodzenie zarówno w rezonansie magnetycznym, jak i w trakcie operacji. Łąkotka została zeszyta technikami implantowymi i bezimplantowymi all inside, a następnie wykonaliśmy już trochę standardową u nas w ortopedice rekonstrukcję więzadła krzyżowego przedniego metodą Ribbon, rekonstruując więzadło na sposób taśmowy. Myślę, że pacjentka będzie zadowolona z operacji, ale czeka jeszcze długotrwała rehabilitacja w gronie jej własnych kolegów zawodowych. Dziękuję.